Oddawałem krew. Czujecie, oddajemy krew teraz. Mam zamiar oddać tyle krwi, żeby jeździć autobusem bez biletu. Taki jest mój plan. Zresztą oddawanie krwi całkiem spoko, nie? Czekolady się dostaje za darmo. Bardzo lubię czekolady. Musiałem się przedzierać przez las i szedłem z innej strony całkowicie, żeby trafić, gdzie trafiłem. I po prostu za długo. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dzisiejszy odcinek jest mega. Witajcie w moim umyśle. Powiem wam szczerze, że nie zapisałem sobie niczego, jeżeli chodzi o ten zeszyt, ale idziemy do miejsca strasznie mi znanego tak naprawdę, tak? Do pałacu mojego umysłu. Zastanawiałem się, kto ułożył, nie? Ten pałac, kto te części położył wszędzie i w ogóle. Ja go ułożyłem. Naprawdę ja go ułożyłem. Zanim traficie do tego pałacu, po pierwsze jest takie rondo Kochanowskiego. I dziwne strasznie, bo ulica Noskiego nie istnieje, ale w ogóle te rondo, w moim mieście te rondo remontowali raz i się mega ucieszyłem, ale wymienili tylko tory pod spodem. Wyremontowali drugi raz i okazuje się, że nie wiem, co się zmieniło. Nic się nie zmieniło. Tory są liczniejsze. No i co? Więc no, trzeba ominąć te rondo po prostu. Nieważne rondo. Żeby wejść do twierdzy, jest taki most. I ten most się nazywa Pokonałem swoich rodziców. No co za... Co za cudowny most tak naprawdę, nie? Pokonałem swoich rodziców. No i co? Witajcie w moim pałacu. Słuchajcie, wiecie, ile czasu spędziłem w tym miejscu? Wiecie ile w ogóle czasu spędziłem w tym miejscu? Od razu na prawo, jakby mam cmentarz. Ja bardzo lubię ten cmentarz, gdyż każda ważna relacja w moim życiu, albo każdy w ogóle moment, który się jakoś negatywnie skończył, mam zapisanym w tym takim małym kwadraciku. I jakby każda osoba, która była blisko mnie, a już nie jest blisko mnie, zawsze mam powód, nie? Zawsze mam powód tego, dlaczego ta osoba nie jest blisko mnie. I uwielbiam ten cmentarz. Uwielbiam patrzeć na te wszystkie powody i mieć takie, no dobra, nie? Tu jest pewien błąd. Taki nie chcę być, albo cokolwiek. Tuż obok tego cmentarza, za pewnym stalowym ogrodzeniem, są łańcuchy, które z siebie zdjąłem. I kurde, uwielbiam gadać o tych łańcuchach. Uwielbiam w ogóle fakt, że nie mam na sobie tych łańcuchów, nie? Jeden jest łańcuch alkoholika, który ciężko było ściągać. Ja w ogóle sądzę, że mało jest o alkoholizmie wiedzy, nie? Jeżeli chodzi o rzeczywistość. Jakby tak naprawdę nikt się nie dzieli tak naprawdę wiedzą na temat alkoholizmu. Bardzo popularna choroba tak naprawdę. Miałem 21 lat i codziennie wieczorem piłem kilka piw, żeby zasnąć, nie? To nie jest normalne. Albo wiecie, spotykacie się z znajomymi i pół litra to już jest za mało. No i wiecie, musiałem uznać, że no dobra, jestem alkoholikiem, więc nie piję. I zostawiłem ten łańcuch. Minęło już ponad rok tak naprawdę. I w ogóle powiem wam, jak mija rok, dostajecie level, absolutnie mi się nie chce wracać do alkoholu. Jakby życie bez tego jest o 300 razy lepsze. Drugi łańcuch, który zrzuciłem, to jest łańcuch ćpuna. I to był ciężki łańcuch. Ja jeszcze mam takie zainteresowanie, że kłamstwo, nie? Kłamanie. Zawsze mnie ciekawiło ludzie, którzy kłamią. I nagle spotkałem grupę ludzi, którzy idealnie kłamią, nie? Są w stanie cię okłamać do ostatniej łzy tak naprawdę. I przypadkowo z jakichś bezsensownych powodów wpadłem w to towarzystwo. No tak się zaczął w sumie ten kanał, nie? Brama mojego kanału. Mój charakter się nie do końca zgadza z tym, co się dzieje. Więc stamtąd uciekłem. I stworzyliśmy kanał od zera całkowicie. Trzeci łańcuch, najważniejszy w tym wszystkim, to jest łańcuch czerwony, nie? Ja wiem, że ja lubię się chwalić kolorem czerwonym, albo w ogóle chwalić, że wiecie, czerwoni w ogóle, ale tak naprawdę moja przygoda z czerwonymi zaczęła się od tego, że zacząłem unikać czerwonego koloru. I odkąd zacząłem unikać czerwonego koloru, życie się stało kolorowsze. Naprawdę. Jakby to, co robi miasto w nagrodę za to, że nie idziesz po prostu ścieżką taką dziwną, fenomenalne jest. Warte każdej ilości pieniędzy, nie? Po prostu nie bądź pedofilem. I masz 300 milionów. No i uwielbiam fakt, że ściągnąłem z siebie te łańcuchy. Za każdym razem, jak idę do pewnego miejsca w twierdzy, mijam te łańcuchy, mijam ten cmentarz, za każdym razem mam takie, kurde, jakie życie jest lepsze bez tego. Jakby czujecie, herbata rzeczywistości, jaką człowiek zaczyna pić, jest jak miód na serce, jest leciutkie w ogóle. Życie jest takie, życie bez tego stresu, albo bez tego, że hej, wydaję miesięcznie ileś tam pieniędzy na nieważne co, nie? Tak naprawdę. Był moment w moim życiu, listopad i grudzień, w którym całkowicie się zadłużyłem u znajomych, pół roku w ogóle oddawałem te długi, nie starczało mi na czynsz i nagle jest takie, wiesz, masz pieniądze, nie? Co jest pierwszą rzeczą, którą kupujesz? No aktualnie pierwszą rzeczą, którą kupuję, są jedzenie. Kurde, jak ja odkryłem, jakie jedzenie jest dobre, nawet się nie spodziewacie. Jedzenie jest w ogóle smaczne, czujecie? Jem coś i mi smakuje. Fenomenalne. No ale to są tak naprawdę tylko dwa kroki do twierdzy, nie? Cała reszta jest dosyć ciekawa. Na przykład jest taka ścieżka, która idzie do następnego punktu w moim umyśle, czyli wieża matematyka. Bo za mną tak naprawdę jest matematyk i ja nie wiem, dlaczego ten matematyk nie mógł żyć dłużej. Jakby, gdzie są grupy matematyków? Albo gdzie jest tak naprawdę uczenie się matematyki? Gdzie jest, wiecie, w ogóle statystyka, czujecie? Jakby nigdy w mojej głowie nie mogłem się nauczyć kombinatoryki, liczb losowych i prawdopodobieństwa. Zawsze coś z tym takim wynikiem, jaki jest wynik, że coś się wydarzy. Zawsze mi się zgrzytało w umyśle liczby w trakcie liczenia. Zawsze mnie pasjonowało, czemu mi mózg zgrzyta na czymkolwiek. No ale
to nawet nie jest wieża, nie? Ja lubię też mówić, że to jest wieża czarnoksiężnika, no bo hej, magia, nie? Magia, smoki, cokolwiek, co tam zaczynam tworzyć. Bo w pewnym sensie też piszę swoją własną książkę, więc ten kanał może faktycznie trochę zacząć się łączyć, wiecie, nie, że książka, świat fantastyczny, science fiction, to jeszcze, wiecie, psychologia, wszystko inne i będziemy mieszać i tworzyli książkę tak naprawdę, nie? Hej, witajcie w nowym świecie. Fajne zdania. No dobra. I jest wieża. I ta wieża jest wieżą matematyka. Jest milion schodów tak naprawdę prowadzących na górę. I jak znam tego matematyka, nikt go nie pokonał. Jakby, słuchajcie, ja mogę czasami nie mieć racji, ale nie było momentu w moim życiu, w którym ten matematyk nie miał racji. Jakby za każdym razem, jak coś się dzieje, koniec końców zbijam piątkę ze swoim matematykiem. Czajcie? Naprawdę. Ale on nigdy się nie mylił. Mój matematyk nigdy się nie myli. Fenomenalne. Jest kilka tablic. Jakby jest faktycznie szczyt tej wieży, nie? I jest kilka tablic. Bardzo ciekawych tablic. Pierwsza tablica... Najważniejsze tablice w ogóle w moim charakterze. W którym momencie swojego życia miałem ego takie o wysokie, nie? Geniusz w ogóle. Nie wiem, uważałem się za mistrza marionetek, nie? Że hej, te wszystkie linie tutaj, ten wątek tak o, wszystko tak o, nie wiem, ludzie tańczą wokół mnie, coś tam, nie? Okej, koniec końców się budzić, nie masz pieniędzy. No ale nie o tym dzisiaj odcinek. Ktoś mi w którymś momencie przyszedł i wbił taki sam środek tablicy, czyli nie masz racji. I jakby, słuchajcie, nigdy nie myślałem, że mogę nie mieć racji, nie? I jakby za tym udowodnieniem, czyjcie, nie, że nie masz racji, bo ja tak mówię, tylko tu masz dane statystyczne, tu masz matematykę, tu masz potwierdzenie, tu masz cokolwiek, co chcesz, w ogóle, nie wiem, wszystko, 6. I udowodnienie matematyczne, że nie mam racji, czyjcie? Sam środek mojej tablicy. I ta tablica jest w ogóle całkowicie już rozwalona, zapisana w ogóle na 3 części i zawsze stoi w tym miejscu, na tym pierwszym cokolwiek, bo hej, możesz nie mieć racji, nie? Ja nie mam racji. Jak udowodnić, że mam rację w takim razie, nie? Albo kiedy mam rację? Wiecie, dlatego mnie zaczęła też fascynować ta heurystyka mózgu, czyli tak naprawdę konspekt całego kanału. Jezu, jakie życie było proste kiedyś. Jeżeli jest jakaś sytuacja i przeanalizuję każdego człowieka i ich kąt, nastawienie do tej sytuacji, jeden kąt będzie różny od drugiego, bo mój mózg nie jest w stanie tak pomyśleć na temat tego punktu jak twój mózg, co jest abstrakcją tak naprawdę, czajcie? Ale to jest jakby poszerzenie tego kroku, ja mogę nie mieć racji, czyli ja mogę nie mieć racji i całkowicie nie myślę w sposób, w który ty myślisz. Czyli ja nigdy nie pomyślę tego, co ty pomyślisz. Czaisz? To zdanie jakby mam wyryte na czerwono w umyśle. To jest moja ulubiona tablica tak w ogóle. Druga tablica zawsze coś liczy i ja nie wiem, co jest liczone na tej tablicy. Nieważne. Trzecia tablica. Liczy prawdopodobieństwo właśnie. Czyli ten moment zgrzytu w umyśle. I słuchajcie, ja w tej wieży matematyka albo czarnoksiężnika spędziłem masę kryszną ilość czasu. I ja lubię sobie wyobrażać, że magiczne rzeczy się dzieją, wiecie, w tym szczycie tej wieży. Na przykład raz przyszedł do mnie czarnoksiężnik i powiedział, nigdy nie słyszałem huku. I tak sobie pomyślałem, petardę robi huk. Przyszła też do mnie bogini. I bogini powiedziała zdanie. Zawsze musiałem uważać na swoje emocje. Zapamiętałem te zdanie. Bardzo ważne zdanie, nie? Na szczycie tej wieży jest dach i na dachu tańczy taki dziwny człowiek. I ten człowiek jest taki, nazywa się nie masz racji, bo nie. I kurde, ile razy w życiu w ogóle marnowałem czas tylko dlatego, że ktoś strasznie starał mi się udowodnić, że nie mam racji. Czajcie? Hej, tutaj masz, wydaje mi się, stosunkowo prawdę, nie? Hej, tu masz, nie, że moje pole widzenia, to statystyczne dane, wiecie, to wszystko inne. Przychodzi ktoś i mówi, nie masz racji, bo nie, bo ja tak mówię. I kurde, z iloma ja smrodami facetami, kurde, walczyłem tak naprawdę, nie? I później jest takie... Cokolwiek, nie? Tu wstaw ten, kurwa, ten taniec. Tu wstaw ten taniec, ja mam po prostu rację i tyle, nie? No i ja tańczę na tym dachu po prostu. I wychodząc z tej wieży, później jest taka końcowa ściana. I słuchajcie, ja uważam, szczerze powiedziawszy, że końcową ścianę każdy powinien mieć inną, albo inny. Ja mam na tej końcowej ścianie rozpisane wszystko, do czego zmierzam w życiu. I ten punkt, żeby natrafić na tą ścianę, ja przeczytałem wszystkie książki, obejrzałem wszystkie filmy i rozmawiałem z każdą ciekawą osobą, jaka trafiła w moim życiu. Naprawdę. Po przeanalizowaniu wszystkich tych statystyk, ja uznałem, że będę szczęśliwy i są te takie jakby punkty rozpisane. Lista. Pierwsza lista jest zawsze taka sama, czyli ładny chłopak / dziewczyna. I kurde, pozwijcie mnie do sądu, ale autentycznie ja swoje życie układam na takiej, takiej pochyłej, żeby być szczęśliwy w związku. Czajcie? Szczęście. Miłość. Patrzcie, jakiś samolot akrobata się z nami zgadza. Nie ma co się oszukiwać. Drugi cel jest zablokowany, tak jak mówiłem wcześniej. Trzeci cel, pieniądze. Słuchajcie, tysiące, miliony w ogóle. Czajcie, setki milionów, biliony, miliardy tak naprawdę pieniędzy. W ogóle pieniądze, czajcie? Jakby chcę być bogaty, nie? I ja nie wiem, wiecie, i w tym punkcie tak naprawdę się sprzeczają we mnie dwa wilki. Bo jeden wilk, tak naprawdę wszyscy w życiu mi mówili, ty musisz być bogaty. I w którymś będzie ten punkt, że hej, ja muszę być bogaty, się jakby wklikał w to wszystko, ale im jestem starszy, tym odkrywam, że dzisiaj wydałem ostatnie pieniądze na
bułkę w Żabce. I co? No ale nie ukrywam, że ja i tak kieruję wszystkie swoje... Przypomniało mi się, co liczy matematyk na trzeciej tablicy. Matematyk na trzeciej tablicy liczy pieniądze. O kurde, słuchajcie tego punktu. Czas. Uff. Oj, z tą tablicą nikt nie wygrał. Jest taka piosenka, że hej, wszystkie diabły ukradły mi ileś tam lat i nie dostałem nic w zamian. I ja tą piosenkę usłyszałem kiedyś i uznałem, no dobra, no to w takim razie nie mogę marnować czasu na sprzedawanie czasu diabłom. Więc przestałem marnować czas na sprzedawanie czasu diabłom. Randomowe motory w ogóle w lesie nas ścigają. Był moment w moim życiu, kiedy dużo rzeczy się, wiecie, był taki... Było takie kółko. Było takie kółko w moim życiu. To był taki moment, w którym naprawdę wiele rzeczy się jakby złożyło na pewien element. I wiecie, liczyłem, jak być bogaty. Autentycznie liczyłem, jak mieć jak największą ilość pieniędzy. Policzyłem sobie na tym takim kalkulatorze wewnętrznym, żeby zarabiać w ogóle pieniądze na miesiąc, no to muszę nie robić tego i tego i muszę jak najwięcej pracować. I później wiecie, rzeczywistość sprawdzała mnie z różnymi robotami, rzeczywistość sprawdzała mnie z różnymi sprawami, ale później natrafiłem na taki cudowny element życia, jakim jest lenistwo, nie? Ściana. Lenistwo, ściana i takie tam. Przez tą ścianę i tak się nie mógł przebić gwoźdź, bo matematycznie wychodzi mi, że będę miał więcej pieniędzy za tą małą ilość czasu. Wiecie, nawet jeżeli spędzę nie wiadomo ile czasu, nie robiąc nic kompletnie, czajcie? Jedzenie z lodówki, wiecie, nie wychodząc z domu, ale nie marnować pieniędzy, nie? Nie w ogóle oszczędzać 100%, nie? Nie wydawać hajsu, oszczędzać. Będę miał więcej pieniędzy, nie? Hej, kupiłem sobie statyw. Hej, kupiłem sobie mikrofon. Hej, w ogóle cokolwiek. Nie, YouTube. Ale z tą tablicą, z tą wewnętrzną tablicą, nie? Czyli jak mieć jak największą ilość pieniędzy, nikt nie wygrał w moim życiu. Czajcie? Koniec końców też rodzinę rozwiązałem na tej tablicy. Aktualnie zbieram na wyprowadzkę, czajcie? Aktualnie zbieram na wyprowadzkę. Resztę tej tablicy będziemy liczyć po wyprowadzce. Trzeci cel w moim życiu zawsze były pieniądze. I teraz czwarty cel w moim życiu. Czwarty cel to jest taka maszyna na szwajcarskie monety. I ja dzisiaj wydałem trzeci szwajcarski funt w swoim życiu. Naprawdę, autentycznie. Na przykład wiecie, hej, na następnej sztuczce sprawię, że ten pojazd przestanie istnieć. Ta maszyna przyjmuje, hej, idź tędy po prostu w życiu i zwraca mi szwajcarskie funty. I ja wydaję te szwajcarskie funty i układam sobie YouTube'a. Ja wiem, że ta część rzeczywistości jest szalona, ale zapomniałem wam powiedzieć, że tak naprawdę studiuję psychologię i strasznie się kłócę z konspektem bycia szalonym. Na przykład jest pewien konspekt w psychologii, który nazywa się moralność. I na tej moralności istnieje, wiecie, dobro i zło. I ja kiedyś przeczytałem, kurde, taką książkę na temat tego, że dobro i zło nie istnieje, że wszystko zależy od punktu widzenia. Czytając tą książkę, wszystkie argumenty, które były napisane, faktycznie były dobrze napisane i wiecie, czytając je, rozumiałem, co czytam, ale nie zgadzam się z tym punktem i jakby nie potrafię wyjaśnić do końca, czemu, ale autentycznie wierzę, że jest rozróżnienie pomiędzy dobrym i złem, ale nie potrafię tego środka tam nazwać, nie? Ani nazwać, ani jakoś udowodnić, ani w ogóle cokolwiek tak naprawdę, nie? Ale moim zdaniem, wiecie, spojrzenie na rzeczywistość, że dobro i zło zależy od punktu widzenia, jest błędem. Nie jest prawdziwe. Tamto zdanie nie jest prawdziwe. I na piątej tablicy zawsze liczę to samo, czyli co ja mam zrobić, żeby ludzie wokół mnie byli szczęśliwi? Jak ułożyć te wszystkie klocki rzeczywistości, żeby faktycznie być szczęśliwym? Ale nie fałszywie szczęśliwym, nie szczęśliwym spowodowanym przez używki, tylko autentycznie szczęśliwym, nie? Czuć tą emocję wewnętrzną, która, wiecie, jakoś, nie wiem, sprawia, że jest to taka, jest magia tak naprawdę, nie? Odczuwana w tamtym momencie rzeczywistości. Autentycznie na tej tablicy liczę, jak sprawić, żeby ludzie wokół mnie byli szczęśliwi. Idąc dalej w moje życie, rozumiem, że ta tablica tak naprawdę liczy, co ja mam zrobić, żeby być szczęśliwym i jest... Ja już obliczyłem to równanie do pochyłej tak naprawdę, do autentycznie pochyłej. I na tej pochyłej jakby ja zawsze idę tą pochyłą, czyli hej, w tą stronę jest moje szczęście, co nie? Prosto. I w każdej sytuacji to po prostu, nie? Życiowej, w jakiej aktualnie jestem. To jest, wiecie, jak sprawić, żeby ludzie wokół mnie byli szczęśliwi, / jak sprawić, żebym ja był szczęśliwy. No i później obliczanie tego wyniku jest jakby moim charakterem, nie? Witajcie w moim szaleństwie, czyli ten punkt tak naprawdę, taki dziwny złoty punkt. Wiecie, że ktoś kiedyś na siłę przyniósł szóstą tablicę i zaczął całkowicie wbrew mnie liczyć jakieś rzeczy na tej tablicy i autentycznie na moich oczach przeleciał UFO i zabrało to coś. W takim wielkim wir i nie ma ani tej tablicy, ani części w murze, ani tej osoby, ani szóstej tablicy. I cała reszta, słuchajcie, to są trzy punkty tak naprawdę, czajcie? Ja starałem się przeanalizować, ile ja czasu spędziłem tutaj. Niewyobrażalną ilość tak naprawdę, nie? Jakby pewne miejsce w umyśle, w którym rzeczywistość, nie, nawet nie rzeczywistość, ale w którym... Kurde, nawet nie wiem, jak to opisać, nie? Ale w tym po prostu siedzisz w swoim umyśle i analizujesz pewną część. I ja
niezliczoną ilość czasu spędziłem w tych murach tak naprawdę, nie? Tego wszystkiego. Śmieszna sprawa, nie? Te wszystkie UFO i te wszystkie przeloty wszystkiego na tych filmikach i w ogóle. Wychodzimy z twierdzy. Słuchajcie, wychodząc z twierdzy, jest taka brama. Zastanawiam się, kto ułożył tą bramę, bo na tej bramie jest jakby, nie dość, że przeanalizowanie wszystkiego, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, no to na tej bramie też jest takie cudowne zdanie, o którym prawie zapomniałem, czyli ten taki właśnie moment zgrzytu, całemu myślę tak naprawdę, o wszystkich liczbach, na każdej tablicy, że jakby zrobiłeś coś i nie było spoko. Zrobiłeś coś i nie w ogóle, ale kurde, ja to otwieram. Jak to zamknąć raz na zawsze? Może właśnie w ten sposób. Dobra, nieważne. Zawsze, ale kurde, zawsze ta brama. Zawsze ta brama mi towarzyszy w życiu, nie? Czyli nie. I nie wiem, kto ułożył tą bramę, ale no, autentycznie ta brama jest na wyjściu, nie? Czyli wszystko minęło, wszystko przemyślałem, coś zrobiłem i później jest, że nie do końca, nie? Że coś było nie tak. I ta brama zawsze mi towarzyszy na wyjściu, nie? Dobra, nieważne, wychodzimy. Od razu w ogóle za murami twierdzy jest warsztat z szefem. Ostatnio przyjechały do nas czerwone śrubki. Przyjechały w tym czasie do nas czerwone śrubki. Podpisane przez kogoś, nie mam pojęcia przez kogo. Ale na jednej śrubce było napisane przeciekawa rzecz, czyli widziałem cię, jak się przestraszyłem. Widziałem cię, jak się przestraszyłem. Ciekawa śrubka. I przyjechała też taka druga śrubka. Jest teraz taka nowa gra. Polecam sobie zagrać w tą grę. Jakby nazywa się nie. Czyli ile punktów możesz zdobyć, mówiąc słowo nie. Na dzisiaj to tyle. Tyle mam w swoim myśle tak naprawdę. No, tam kiedyś była biblioteka w całym tym budynku, ale jest autentycznie pusta ta biblioteka. No i co? Ziarenko dobrego nastroju. Wracam do domu i idę czytać wiadomości od Krzysztofa Gonciarza. Więc zobaczmy, co tak naprawdę, co się dzieje do końca. Więc złoty punkt, śmiesznie było, do widzenia.